Hermeneutyka jako ontologia na grząskim gruncie przemiany. Temat trochę zaczepny, powiedziałbym, nieco kontrowersyjny w wielu aspektach i postaram się Państwu wyjaśnić, dlaczego, mając także na względzie to, że co po niektóre dłuższe cytaty nie będą wyświetlane, więc będę więcej czytał, niestety, niestety. Jeżeli chodzi o cele mojej prezentacji, po pierwsze chcę zwrócić Państwa uwagę na rozwój hermeneutyki, znaczy postaram się omówić rozwój hermeneutyki z uwzględnieniem momentów kluczowych, najistotniejszych, począwszy od bardzo wczesnych myśli hermeneutycznych, ale postaram się to zebrać w taki sposób, żeby wszystko było czytelne i jasne. Pragnę także podkreślić znaczenie uniwersalizmu, psychologizmu i historycyzmu, żeby można było się później płynnie odnosić do tych zagadnień, ewentualnie w dyskusji albo w krytyce projektu hermeneutycznego. Zamierzam również omówić hermeneutykę faktyczności, czyli swoiste przejście z epistemologii hermeneutycznej do ontologii hermeneutycznej, co jest bardzo istotne i wydaje mi się, że jakbym miał wskazać jeden najważniejszy punkt w myśli hermeneutycznej, to byłby to właśnie ten punkt. Dalej będę chciał wyjaśnić Państwu najistotniejsze pojęcia, które są najistotniejsze dla koncepcji myśli słabej Gianniego Vattimo. A na koniec postaram się zestawić projekt hermeneutyczny z powielanymi stale krytykami, z którymi z pewnością Państwo także się zetknęli. Jeżeli zaś chodzi o chronologię, zacząłem tutaj od Filona Aleksandryjskiego. Filon jest uznawany za właściwie pierwszego myśliciela hermeneutycznego w rozumieniu takim, że zależało mu na tym, aby Pismo Święte wyłożyć w sposób dosadny. Mówi się o Filonie, że był on ojcem alegorii. Chodzi w tym po prostu o to, że zakładał, że w Piśmie Świętym jest pewne obiektywne znaczenie, które może zostać odczytane za sprawą zrozumienia tychże alegorii, które są tam zawarte. Ta alegoria uwidacznia się w samym słowie. Samo słowo i zrozumienie go wystarczy do tego, aby pojąć całą naturę i zagadnienia Pisma Świętego. Następnie istotnym punktem jest tutaj działalność Augusta z Hippony. Tutaj jesteśmy. Augustyn działał między IV a V wiekiem. Augustyn jako pierwszy właściwie wskazuje na coś takiego jak wymiar pragnienia w rozumieniu. Wydaje się być to dziwne, ale Augustyn zakłada, że aby zrozumieć w pełni Pismo Święte, musimy mieć albo powinniśmy mieć odpowiednie nastawienie do tego, że faktycznie chcemy zrozumieć to Pismo Święte. I również tutaj liczy się coś takiego jak duchowe nastawienie. Jakby wiadomo, jesteśmy tutaj w strefie odczytania teologicznego. Tak więc to nastawienie musiałoby być pewnym natchnieniem ducha. Jednakże do tej myśli odwołuje się myśl hermeneutyczna stale, nawet współczesna. Również Heidegger to robił i widział wielki wpływ myśli Augustyna na rozwój myśli hermeneutycznej. Ponieważ według Heideggera na przykład ta chęć rozumienia u Augustyna, ona już nie jest bezinteresowna. Znaczy ta chęć zrozumienia świadczy o pewnym sposobie bycia, design oraz zaniepokojeniu tego bycia. Znaczy to bycie jest w trwodze i jest zaniepokojone w ogóle o swoje istnienie, więc to rozumienie jest takie bardziej wymuszone przez tą niepewność. Dalej u Augustyna pojawia się wymiar uniwersalności, czyli pojawia się tu przekroczenie języka. Tutaj cytat z Augustyna. Myśl ukształtowana na podstawie tego, co już wiemy, jest tym słowem wypowiedzianym w głębi serca. Nie jest to słowo ani greckie, ani łacińskie, ani z żadnego innego języka. Augustyn zdaje się implementować do odczytania pisma coś w rodzaju jakiegoś uniwersalnego języka, który jest poza językiem znanym ludzkości i wszelkim teoriom. Wskazuje on na to, że nieważne w jakim języku czytamy Pismo Święte, jest to dzieło natchnione, jest to dzieło, w którym można coś odnaleźć i można je zrozumieć w sposób uniwersalny. Dalej mamy dość dużą przerwę w takim rozumieniu. Pojawia się bardzo wiele interpretacji różnorodnych, ponieważ każdy zakłada, że to pismo można odczytać pod natchnieniem tak, jak się właściwie chce i tak, jak się czuje. I tutaj oczywiście pojawia się Marcin Luther. Rzecz nieoczywista, żeby przytaczać Lutra w takim miejscu. Ale Luther jako reformator Kościoła postulował zasadę sola scriptura. Znaczy Luther powiedział, że przez samo pismo jesteśmy w stanie dojść do jego sedna. Nie potrzebujemy tego specjalnego nastawienia. I chciałbym po prostu przerwać te wszystkie spory, które w Kościele wyłoniły się przez taką myśl właśnie prowadzącą nieco do anarchizmu odczytań Pisma Świętego.
Następnie pojawia się jeden z pierwszych podręczników, który wprowadza coś takiego jak wymiar wiedzy systematycznej. Tutaj jest Matthias Flacius w 1500 bodajże 60 roku. Daje coś takiego jak klucz do odczytania Pisma Świętego. Jakby Flacius zakładał, że generalnie pismo można odczytać, jest to łatwe i on te alegorie wypisze w jednym podręczniku, da komuś klucz do ponownego zreinterpretowania tego i wszystko będzie w porządku. Znaczy, że to obiektywne odczytanie pisma jest ujmowane racjonalnie i właśnie to próbował robić. Następnie przechodzimy do koncepcji oświeceniowych, czego zdaje się nie można pominąć, mimo że ta myśl jest pomijana nawet w historii hermeneutyki. I tutaj chodzi o Danhauera, który w XVII wieku proponuje swój uniwersalizujący sylogizm. Danhauer stwierdza, że wszystko, co może stać się przedmiotem wiedzy, posiada stosowną filozoficzną naukę. Z tego wynika też, znaczy to się łączy z myślą, że procedura interpretowania jest taką możliwością wiedzy. Więc procedura taka winna posiadać odpowiadającą jej naukę. Danhauer jako pierwszy zakłada, że interpretacja nie musi dotyczyć tylko Pisma Świętego, ale jeżeli ma się skupić ona na rozumieniu, i rozumieniu, które daje nam także poznanie w cokolwiek, to rozumienie również musi podlegać pod naukowe opracowanie. Tutaj tradycja oświeceniowa właściwie stara się zuniwersalizować hermeneutykę. Jeszcze inni ludzie jakby angażują się w ten projekt. Jak wpisze Peter Schondi, powstają niezliczone podręczniki do teorii hermeneutycznej. Jednakże pojawia się kolejne nagłe zerwanie ciągłości. To również Schondi stwierdza, że 50 lat dzielące Georga Meyera i Schleiermachera to jest najważniejsza cezura w ogóle w myśli hermeneutycznej. Chodzi tutaj o to, że przewrót kantowski znacząco wpływa na teorie hermeneutyczne również. Schlegel pisze swoje dzieła, które są publikowane dopiero po jego śmierci, jednakże w tychże dziełach wskazuje na kontyngentną niezrozumiałość każdego tekstu. Pisze on tam, że rozumienie jest zawsze niezrozumieniem, ponieważ każdy tekst zawiera w sobie wieloznaczności i odchylenia. Następnie Friedrich Ast wydaje swoje podstawy gramatyki. I pojawia się Schleiermacher, który jest na pewno już Państwu znany. Zwykle od Schleiermachera tę myśl się w ogóle wyciąga w początek XIX wieku. Schleiermacher stwierdza natomiast, że każdy akt rozumienia jest odwrotnością aktu mówienia, jako że akt rozumienia musi sobie uświadomić, jakie myślenie znajduje się u podstaw mowy. Poszukuje się w myślach tego, co mówiący chciał wyrazić. Zostaje przekroczona czysto syntaktyczna perspektywa języka. Tutaj jest pewne założenie, że język sam w sobie chce coś wyrazić, a podmiot nie jest w stanie w ogóle wypowiedzieć tego, co dokładnie chciałby powiedzieć, a więc niezrozumienie jest w ogóle fundamentem myśli hermeneutycznej i podstawy interpretacji. Jest to być może pesymistyczne rozumowanie. Tutaj też warto zaznaczyć, że znajdujemy się dalej na obszarze tekstu pisanego, jest dalej dominacja tekstów pisanych. Schleiermacher proponuje, aby wyjść poza obręb interpretowania i rozumienia samego tekstu i skupić się na zrozumieniu intencji autora. Pojawia się psychologizm, tak często krytykowany zresztą po dziś dzień. Co istotne dla nas, w 1829 roku Schleiermacher stwierdza wyraźnie, że niezrozumienia nie da się nigdy w pełni wyeliminować. To też jest rzecz dla nas istotna, będziemy o tym mówić przy krytyce projektu hermeneutycznego. Później pojawiają się również prace historyczne, można wspomnieć Johanna Droysena oraz Augusta Becka i pojawia się Diltej. Diltej oczywiście skupia się na tym, że powinniśmy rozumieć naturę pisma jako coś, co jest ukonstytuowane także historycznie, a więc oddalamy się znowu od podmiotowego rozumienia intencji autora, tylko skupiamy się na pewnym kontekście dziejowym i historycznym. Diltej wprowadza także rozróżnienie, że natura jest tym, co wyjaśniamy, więc mamy tutaj naukowe podejście do tego, co naturalne. Z kolei życie duchowe rozumiemy. Rozumienie różni się od wyjaśnienia tym, że jest bardziej miękkim i nieprzemocowym charakterem, nie jest aż tak arbitralne. Tutaj może trochę ominę już te historyczne wprowadzenie. Pojawia się coś takiego, co nazwałem traceniem gruntu. Jest to bardzo istotne. Otóż to, co Diltej wypracował w swoim twardym rozumieniu historycyzmu i psychologizmu,
staje się najistotniejszym problemem w hermeneutyce w ogóle. Chodzi o to, że właściwie wszyscy hermeneuci po Dilteju byli zgodni co do tego, że nowe zadanie hermeneutyki polega na tym, aby właśnie zrezygnować z całej metodologii, która jest zorientowana na dostarczenie tego jakiegoś ważnego oparcia w myśli hermeneutycznej. I tutaj moim zdaniem najistotniejszy pod tym względem jest Heidegger, który w paragrafach bycia i czasu, 31, 32, 33 paragraf o tym mówią, wskazuje na to, czym właściwie jest rozumienie jako pewien ontologiczny prymat bycia każdego design. Chodzi tutaj o to, że rozumienie jest tym, co inicjuje prestrukturę każdego design. Znaczy pojawia się pewne nastawienie, które jest ontologicznie dane w poznaniu człowieka i człowiek zawsze rozumie już jakąś sytuację. Pojawia się tutaj hermeneutyka faktyczności, która z jakiegoś powodu nie jest później kontynuowana, jeżeli się mówi o tym w akademickich takich opracowaniach hermeneutycznych. Jednakże hermeneutyka faktyczności zakłada, że rozumianym jest to, co jest wydarzeniem, a wydarzeniem jest to, co właściwie jest byciem. Znaczy bycie nie jest statycznym byciem jako czymś martwym, nieruchomym, tylko bycie jest tym, co się wydarza. Bycie jest wydarzeniem. Z tego względu pojawia się właśnie rozumienie tej faktyczności. Heidegger wskazuje także na dynamikę tego rozumienia. Ono nigdy nie jest stałe, nigdy nie jest przemocowe, nigdy nie jest pewne. Jest zawsze czymś, co pracuje w pewnym ruchu. Również Heidegger zainicjował tą ontologię hermeneutyczną, dostrzegając związek lub raczej jedność bycia z językiem. I tutaj mogę przytoczyć fragment z Vattimo. Spośród wszystkich możliwości składających się na projekt design, możliwość śmierci jest jedyną, jakiej design nie może nie ulec. Nie dość tego, śmierć jest jednocześnie możliwością, która pozostaje, dopóki design jest. Jedynie czystą możliwością. Design ufundowany jest jedynie w powiązaniu z jego konstytutywną możliwością niebycia. Vattimo wskazuje na to, że jedynym domknięciem hermeneutyki, jedynym tym, co wymyka się z jakiejś możliwości, która nie jest ugruntowana na niczym, jest śmierć. Znaczy śmierć jest tą jedyną otwartością bycia, do którego design w ogóle wychodzi w swoim byciu ku śmierci. I to jest jedyne właściwie quasi metafizyczne domknięcie hermeneutyki faktyczności, jakie można pomyśleć. Tutaj już przechodzimy bardziej do Vattimo, konkretnie do trzech najważniejszych pojęć, które postuluje on w swojej myśli słabej. Heidegger w późniejszych dziełach, które są zebrane w Drogach Lasu, w dziele zatytułowanym Cóż po poecie, pisze: światu, któremu brak Boga, usuwa się grunt spod nóg. Otchłań, abgrund, oznacza pierwotnie sam spód, grunt najniższy, ku któremu coś chyli się po pochłości. Tu jednak od winno być pojęte jako zupełne odchylenie, nieobecność spodu. Na tą sytuację powołuje się Vattimo, kiedy niejako komentuje, odwołując się także do niczego, że nihilizm jest sytuacją, w której człowiek, podobnie jak w wyniku przewrotu kopernikańskiego, stacza się z centrum w kierunku X. Bycie nie jest fundamentem, wszelki związek z ufundowaniem odnajdujemy zawsze już wewnątrz poszczególnych epok bycia. Lecz owe epoki są jako takie, są otwierane, a nie fundowane przez bycie. Jako że tracimy ten grunt, cały fundament, jak pisze Heidegger, jest po prostu czymś, co nie istnieje, jest jakby czymś, co zostało mylnie założone. Abgrund staje się, można powiedzieć, przestrzenią myślenia bycia jako wydarzenia. Z tego względu Vattimo zastanawia się nad tym, co możemy w ogóle zrobić z myślą metafizyczną, jakby z całą historią metafizyki, która była przeprowadzona wcześniej. Wskazuje on na to, że postawa myśli ponowoczesnej jest tym, co on nazywa Verbindung, to jest również zaczerpnięte od Heideggera. Verbindung jest postawą, która akceptuje wszelkie projekty metafizyczne, zachowuje w sobie ślady, tutaj się pojawia określenie, że niczym ślady pewnej choroby, jakby człowiek chorował na te wszystkie metafizyczne projekty, które stworzył wcześniej, kontynuuje je, lecz znacząco je przekształca. Pojawia się również określenie, że jest to oczywiście przebolenie. Tutaj Paweł Dybel w obliczach hermeneutyki pisze,
Z tą postawą wobec tradycji wiąże się ściśle dążenie do przebolenia metafizyki, jej ponownego przepracowania w taki sposób, że możliwe się staje wykroczenie poza nią, ale nie jej odrzucenie. Dążenie to Heidegger oddaje za pomocą słowa Verwindung, które inaczej niż pokrewne ma Überwindung, nie oznacza przezwyciężenia tradycji, porzucenia go, tego, co było i zastąpienia go czymś nowym. Lepszym, ale jej swoistym skręceniem i wygięciem, by na tym podłożu wyłoniła się jakaś nowa owej tradycji postać. Tutaj to skręcenie, wygięcie jest także rozumiane jako zwinięcie się metafizyki. Nie? Można to w taki sposób przedstawić bardziej obrazowo. To było to, co jest w sumie najistotniejsze, jako to Weltwindung, jako ten stan bytu ponowoczesnego. W innym dziele Heideggera, Der Satz vom Grund, poszukiwanie racji dostatecznej dla przyczyny każdego zjawiska jest zastąpione wezwaniem do skoku w abgrund, czyli w bezgrund, w którym jako śmiertelni już zawsze jesteśmy zakorzenieni. Ów skok jest niczym innym jak andenken. Andenken z kolei jest tą formą myśli, która jest przeciwstawiona myśli metafizycznej. Andenken w najprostszym ujęciu jest po prostu tym właśnie przemyśleniem metafizyki na nowo, tym zwijaniem jej, tym byciem w procesie Verbindung, ale takim byciem zaangażowanym. To jest postawa, która jest zestawiona w opozycji do zapominania bycia, o którym Heidegger się tyle nafilozofował. Więc generalnie bycie w tym procesie Andenken jest tym autentycznym sposobem bycia, jako zwróceniu się ku myślom historycznym i przepracowywaniu ich, ale nie w takim czołobitnym przepracowaniu, tylko po prostu w znajomości tychże koncepcji. Vattimo stwierdza w swoim najważniejszym dziele przetłumaczonym na język polski, czyli Koniec Nowoczesności bodajże, że Andenken i Verbindung są więc jednocześnie odpowiedzią na pytanie, w jakim sensie myśl Heideggera należy określać jako hermeneutykę, a zatem nie w znaczeniu technicznej teorii interpretacji, co ważne, hermeneutyka nie jest techniką interpretacji, ani też filozofem, która w procesie egzystencji nadawałaby zjawisku interpretacji jakąś szczególną wagę, ale w znaczeniu jak najbardziej radykalnie ontologicznym. Przed rozumienie świata, w który Dasein jest zawsze już rzucone, jest horyzontem języka. Horyzont ów nie jest niezmiennie jednakową, transcendentalną zasłoną kantowskiego rozumu. Jest ono historycznie skończone i to właśnie pozwala nam mówić o wydarzaniu się prawdy. Jak Państwo może zauważyli albo nie, ale mam nadzieję, że Państwo to zauważyli, taka hermeneutyka nie jest w ogóle przemocowa. W sensie to jest hermeneutyka, która nie jest techniką, ona nie jest strukturą sztywną, ona nie jest jakkolwiek w ogóle arbitralna. W sensie to jest hermeneutyka, która polega na pewnym myśleniu rzeczy. Teraz chciałem Państwu przedstawić pewne zarzuty, jakie się pojawiają często wobec hermeneutyki. Mianowicie przytacza się tu często właśnie zamkniętość i ograniczenie teorii wyłącznie do badania tekstów literackich. No, jak powiedzieliśmy, nie jest, tak? Również zarzuca się jej przemocowe narzucanie w Poznaniu arbitralnej siatki interpretacyjnej, bezpodstawne doszukiwanie się prawdy obiektywnej, która miałaby zawierać się w przesądzie o metafizycznym domknięciu hermeneutyki. Pojawiają się zarzuty o jakieś próby rozumienia dzieła lepiej niż sam autor, o podejmowanie prób stawiania lustrzanych rekonstrukcji tych myśli, które były wcześniej przedstawiane. Pojawia się również domniemanie, że rola autora jakiegokolwiek dzieła jest jakoś specjalnie uprzywilejowana i bardziej uprzywilejowana niż samo dzieło. Pojawia się zarzut o rzekome doszukiwanie się w samym języku struktur i twardych reguł, które miały być ukonstytuowane przez jakieś metafizyczne implikacje. Oraz najczęściej pojawia się zarzut o jakąś ślepą wiarę w możliwość zrozumienia i objaśnienia dosłownie wszystkiego. Przytoczę też słowa Derridy, które staje się tutaj pewnym czarnym charakterem. Jak pisze Banasiak we wstępie do Ostróg Stylniczego, gdzie jest taki rozdział o tym, czym jest hermeneutyka według Derridy. Tradycyjnie rozumianą interpretację polegającą na rozszyfrowaniu sensu czy prawdy ukrytych w tekście, Derrida określa mianem hermeneutyki bądź interpretacji tematycznej, która sam zapis, czyli pismo, traktuje jako całkowicie neutralny i przezroczysty instrument przedstawionej komunikacji. Ten sposób interpretowania polega zatem na odsyłaniu prawdy wskazującej rzecz samą we właściwej jej obecności. To jest fragment z Różni Derridy, gdzie Derrida twierdzi, że z jakiegoś powodu tekst ma odsyłać do jakiejś prawdy obiektywnej, jakby to sobie Derrida po prostu zakłada w swoim rozumieniu hermeneutyki.
To ma z kolei prowadzić według hermeneutów do jakiegoś całościowania się sensu, do odkrycia ostatecznej, źródłowej prawdy tekstu bądź myśliciela, który ów tekst napisał, dając tym samym jedyną, jednoznaczną, wyczerpującą wersję lektury. To wszystko jest cytat, jakby to podkreślenie, że to jest jedyna, jednoznaczna i wyczerpująca wersja lektury, to Derrida, nie ja. I jak mam nadzieję Państwo zauważyli, Derrida chyba nie rozumie hermeneutyki, ale trudno się na niego gniewać, no bo jakby to też specyfika dziejów. Problem jest jednak zupełnie inny, bo jakby to, że Derrida nie rozumiał hermeneutyki albo stawiał ją sobie w takiej pozycji, to okej, okay, jakby Derrida tworzył swój projekt dekonstrukcji, to jest w porządku. Kłopot bardziej istotny, że nie ma tu chyba naszych wykładowców, ale nasi wykładowcy nie rozumieją hermeneutyki, śmiem sobie powiedzieć w tym momencie, jeżeli nie wyjdzie to poza tę salę. I pisze o tym na przykład Paweł Dybel. Kiedy przeglądam prace rodzimych autorów poświęcone czołowym przedstawicielom poststrukturalizmu, to często formułują oni nieoparte żadnymi merytorycznymi argumentami krytyczne opinie na temat hermeneutyki, traktując ją z reguły jako jakiś anachroniczny nurt interpretacyjny określony przez przesądy metafizycznej tradycji. Opinie te brzmią niekiedy bardzo efektownie i sugestywnie, stoi jednak za nimi najczęściej, o czym świadczy wymownie choćby sam sposób argumentacji, słaba znajomość najbardziej znaczących koncepcji hermeneutycznych ostatniego stulecia i podejmowanej w nich problematyki rozumienia i interpretacji. Dybel perfidnie z nazwiska wymienia pewne osoby, które są za takie przekłamanie odpowiedzialne, ja się powstrzymam, żeby jeszcze podkreślić ten nieprzemocowy charakter współczesnej hermeneutyki. Powiem Zawatimo takie porównywanie epistemologii do hermeneutyki. Epistemologia ufundowana jest na założeniu, że wszystkie dyskursy są wzajemnie przetłumaczalne i współmierne, a także na tym, że ugruntowanie ich prawdziwości polega właśnie na przełożeniu ich na język podstawowy, język odzwierciedlający fakty. Hermeneutyka natomiast zakłada, że nie istnieje taki język unifikujący. Po prostu nie ma. Jeszcze Zahortim można powiedzieć, który w filozofii o zwierciadle natury pisze: będziemy epistemologiczni wówczas, gdy rozumiejąc doskonale daną sytuację, będziemy ją chcieli skodyfikować, aby pogłębić, poszerzyć, przekazać, czy też ugruntować rozumienie. Natomiast będziemy z pewnością hermeneutyczni tam, gdzie nie rozumiemy wprawdzie tego, co się wydarza, ale jesteśmy na tyle uczciwi, by przyznać się do niezrozumienia. Jak Państwo widzą, hermeneutyka przeżywa aktualnie swój kryzys, z którego mam nadzieję wyjdzie chociażby przez uznanie myśli hermeneutyki faktyczności Heideggera. Celowo tutaj pominąłem w ogóle istnienie Gadamera, ponieważ zwykle jak ktoś krytykuje hermeneutykę, to podnosi tego Heideggera, mówi, że on napisał prawdę i metodę, gdzie myślał o jakiejkolwiek prawdzie i o jakiejkolwiek metodzie. To jest w ogóle irracjonalne, bo Gadamer sam mówił o tym, że tego dzieła nie chciał nawet tak zatytułować, ale zatytułował je tak, ponieważ wydawca w sumie chciał. W dziele Gadamera nie ma ani prawdy, ani jakiejś szczególnej metody, ale Gadamer stał się fajnym chłopcem do bicia, więc postanowiłem, że dam mu dzisiaj odpocząć. Także dziękuję.